Mysłowice mogą być kolejnym miastem, które wprowadzi tak zwaną uchwałę krajobrazową. Na razie w tej sprawie trwają konsultacje. A na czym ma to polegać, o tym Paweł Jędrusik. Zdania na temat reklam czy szyldów w Mysłowicach są różne, choć raczej przeważają takie jak w wielu miejscach. Jest ich za dużo i kłują w oczy. Powiem panu, że w Mysłowicach nie ma za dużo reklam. No. Nie za dużo jest. Nie rzucają się w oczy? Nie, po prostu nie. Za dużo jest i powtarzają się te reklamy, bo jeżeli jest jedna czy tam dwie na całym, no tu na rynku, to dobrze, ale jak jest jedna koło drugiej i poganią drugą, to już za dużo. Z podobnego założenia wyszły władze Mysłowic i przygotowują się do wprowadzenia uchwały krajobrazowej. I nie chodzi o to, aby w mieście całkowicie zlikwidować reklamy czy szyldy reklamowe, a o ich uporządkowanie. My te działania zmierzające do opracowania samego dokumentu poprzedziliśmy taką szeroką inwentaryzacją przestrzeni miejskich, czyli w pierwszej kolejności sporządziliśmy taki raport mówiący o tym, co w naszym mieście jest, jak to wygląda. Zinwentaryzowaliśmy główne szlaki komunikacyjne, główne arterie miejskie i na tej podstawie, na podstawie analiz tego zebranego materiału, no, wysnuliśmy pewne wnioski. Obecnie urzędnicy prowadzą w tej sprawie konsultacje społeczne. Zanim jednak uchwała krajobrazowa trafi w ręce radnych, może minąć sporo czasu. Może to być około 2 lat. Prace nad uchwałą krajobrazową są efektem inicjatywy radnych Koalicji Obywatelskiej jeszcze z poprzedniej kadencji. I nie ma chyba miasta, oprócz tych, które uchwałę krajobrazową już przyjęły, które by takiej uchwały nie potrzebowały. Mysłowice jej potrzebują, panuje pewnego rodzaju chaos, głównie jeżeli chodzi o szyldy, o ustawianie reklam, to szpeci oczywiście, otoczenie, estetykę. A nawet gdy radni przegłosują już taką uchwałę, to znów trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, bo nie zacznie ona obowiązywać z dnia na dzień.